Cześć, witajcie. Z tej strony, Robert, zapraszam do 220QA. Dzisiejszy motyw przewodni, wszystko tam sprawdzone. Późno dzisiaj nagrywam 18.35, więc raczej to się pojawi bardzo, bardzo późno. Ale taka niedziela dzisiaj z ładną pogodą, troszkę rodzinnie. Zresztą jutro też wyjeżdżam. Na razie chyba nie mogę mówić gdzie, ale na dwa dni samochodem. Zresztą chyba dam znać na Twitterze, na Facebooku, jak ktoś mnie obserwuje. Znaczy, mogę powiedzieć, że do Berlina, ale chyba nie mogę powiedzieć po co na razie. O tak. I teraz tak, motyw przewodni, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli ktoś jeszcze u mnie nie był na grupie, to osoby, które są adminami na grupie i pilnują tam porządku z pięciu osób, są również od dzisiaj moderatorami na YouTube w komentarzach. Natomiast mają totalny zakaz wyrzucania. Pomimo tego, że nie uważam tego, że są to fajne komentarze: pierwszy, trzeci, szósty, szesnasty. Ani też siema, co słychać, co jadość na obiad. Nie mają usuwać takich komentarzy. Natomiast mają usuwać wszystko, co nie wyłapie filtr, jeżeli chodzi o brzydkie słowa. W sensie takie, że np. Na ktoś napisze spier i użyje gwiazdek, tego nie jestem w stanie przewidzieć i, i takie komentarze będą znikały i to natychmiastowo. I druga sprawa, jeżeli ktoś będzie się obrażał w komentarzach, tak, że napisze, napisze o kimś, że jest, nie wiem, cwelem albo czymś innym, to, to takie komentarze te, też będą znikały. Mam nadzieję, że, że moderatorzy się spiszą, życzę im powodzenia i to jest też taka informacja, że no nie wiem, wydaje mi się, znaczy też nie chcę nikogo stawiać wyżej, natomiast chodzi o to, że fajnie, że, że po prostu 5 osób najpierw robiło to na grupie zupełnie jakby bezinteresownie założyli grupę i fajnie, bo tam już ponad 1000 użytkowników jest. Natomiast zresztą link macie w opisie. Natomiast kwestia z tego też taka, że Mam nadzieję, że w pewien sposób, na pewno też po jakimś czasie będę im w stanie się odwdzięczyć. Nie wiem, jeszcze w sposób jakimiś gadżetami, ale no mam nadzieję, że się sprawdzą w tej roli również. Jeżeli będą jakieś zastrzeżenia, oczywiście, do moderatorów, no to, to piszę do mnie prywatne wiadomości, bo, bo, bo to też oczywiście biorę pod uwagę, że mogą się zdarzyć takie rzeczy, ale mam nadzieję, że nie. Przez miesiąc ponad się naprawdę dobrze spisywali na, na grupie i właściwie no, było kilka tam jakichś takich zażaleń, natomiast większość, które pojawiły się z tych zażaleń, gdzie dostałem prywatne wiadomości, były niesłuszne. To znaczy, no może w przypadku jednej dziewczyny gdzieś tam za bardzo ktoś tam chyba chciał.

To bardzo się ktoś czepiał, natomiast no, ja jestem bardziej taki pobłażliwy, ale może nie do końca to też jest sensowne, raczej trzeba y, szybko eliminować to, co jest złego. Mariusz Tarnowski jest pierwszy i faktycznie, Jakub Lol trzeci, y, no, według mnie nawet drugi, jeżeli chodzi o komentarz, Karolina Korgul daje uśmiech również do Ciebie, Karolina. Y, uśmiech leci i oficjal y, witam Roberta oraz komentujących, więc ładnie się kolega przywitał, siema, siema Krzysztof. Mister Ninja. Kiedy wyniki konkursu, w tamtym odcinku, pod, na samym końcu, na, no, na końcu odcinka, jak zawsze zresztą. Master X. W jest napisane QA 218, a w 219. Eee, tak, no możliwe, że po prostu się wkradł błąd. Eee, cóż, tylko że pytanie jest teraz takie, czy, czy ja popełniłem błąd, jeżeli chodzi o QA? Eee, Czekajcie, wezmę sobie jakiś telefon, bo akurat mój się ten ładuje. Teraz sobie wezmę jakiś inny. Możliwe, że ja popełniłem błąd, jeżeli chodzi o numerację, albo po prostu przeskoczyłem, jeżeli chodzi o jeden QA. Zdarza mi się, wiele rzeczy mi się zdarza, jeżeli chodzi o błędy, więc specjalnie bym się do tego nie przyczepiał. Aha, taka informacja, że w przyszłym tygodniu na pewno nie będzie QA. Nie 218 było poprzednio 200, no, czyli 219, pewno był błąd w tym, więc to tego już nie poprawię. W przyszłym tygodniu nie będzie KUT, jestem na komunii w Warszawie, więc no, nie jestem w stanie tego fizycznie nagrać, a ja wyjeżdżam już w piątek, wracam w poniedziałek, więc pewno wyskoczy nam cały tydzień, więc raczej będzie to dopiero za dwa tygodnie. Okej, okay, to Master X pisał Crazy Guy, osobiście chciałbym dołączyć do grupy, ale nie chcę ponownie zakładać Face'a, od którego uciekłem. Nie ma możliwości prowadzenia tej grupy na Twitie. No nie, nie znaczy, face nie, znaczy Twitter nie daje taki jakby, takiej możliwości. No, jeżeli chodzi o taką szeroką moderację, jakby taki sposób fajny, żeby żeby rzeczywiście weryfikować osoby, które, które jakby się dołączają, tak, żeby sprawdzić, czy to jakieś niefikcyjne konta. No tam jest to dużo, dużo łatwiej zrobione. Krzy, krzy, czy ksywka Robciu uraża Cię w jakikolwiek sposób? Wiecie, Robciu to kiedyś babcia do mnie mówiła. Niespecjalnie nie, nie uraża mnie. To ja jestem akurat człowiekiem, który się bardzo rzadko obraża, ani też obraża o cokolwiek. Natomiast na wolę Robson, Robsonik, Robert. Oczywiście, że mam do wyboru, ale nie będę się obrażał, że tak powiem, za Robciu. Czy urządzenia u Was recesy uchodzą według fejmu, czy raczej w formie ty masz do nas najbliżej, to zostajesz pierwszy? Czy zwyczajnie to jest losowe? Dziwne skonstruowane pytanie, ale inaczej się tego nie dało. <grym> Wiesz, co powiem tak, bardzo często ludzie na przykład w Warszawie mają szybciej, w związku z tym, że mają tam takich kurierów, że po prostu wysyłają tego samego dnia jest ta paczka u nich, więc na ogół oni mają gdzieś tam powiedzmy o dzień. Na ogół, ale nie zawsze. Jeżeli agencja jest oczywiście z Warszawy, a 90% jest. A jeżeli chodzi w ogóle o dystrybucję, to różnie, no to czasami jest tak, że, że, że nie wiem, że, że sprzęt przychodzi na końcu, jak na przykład 50. Ale tak samo odkładam, ja już dostałem raczej w pierwszej kolejności 8%, Pro, więc to jest taka sytuacja losowa. Oczywiście, no jeżeli nie masz powiedzmy kanału, portalu yy, czy, czy miejsca, gdzie możesz opublikować jakiś test, to raczej dostaniesz to na końcu, o ile to w ogóle dostaniesz. Yy, ale no, no wyznacznikiem oczywiście są zasięgi, tak? no, trzeba brać też pod uwagę, no jeżeli producent wydaje sprzęt do testów, to chcę, żeby ten test jak najszerzej się rozszedł w pierwszej kolejności, tak wtedy, kiedy rozpoczyna się jakaś przedsprzedaż, kiedy chcą jak najwięcej sprzedać tych konkretnych modeli, żeby, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło. Więc wydaje mi się to dość naturalne i nie uważam tego w żaden sposób za, za jakieś tam kiepskie podejście. No, takie na, no, logiczne, chyba każdy by do tego w ten sposób podchodził. Słyszałeś może o, całej, o tej całej akcji z wirusem WannaCry, coś czujesz, że w krzyżach że zbliża się okres e, światowego wyłączenia internetu, że większość dzisiejszych instytucji bankowych siedzą w tym, to takim czyn spowoduje ogromny program, pogrom obecnej cywilizacji? Tak, no, słyszałem, no wiecie, no, prędzej czy później nas to czeka, tak? To, to że, że, że mieliśmy, e, jak się nazywało, Skynet w, w Terminatorze, to nie jest wcale takie wymyślone, tak? tego pochodne rzeczy, czyli nie wiem, albo wirusy, które będą zabijać całe sieci internetowe nie, lokalne, czy też nie, czy, czy, czy w ogóle internet będzie miał z tym problemy, czy też będą roboty za ileś lat, które się będą buntować. To wszystko nas czekać, No tylko wszystko zależy od nas, w jaki sposób to przeprowadzimy, bo raczej to jest nieuniknione, tak? Raczej to jest nieuniknione, nie jesteśmy w stanie na tym wszystkim zapanować. Skoro są jakieś błędy w postaci, jakieś tam błędy logowania do banku, czy nadal jakieś firmy się podszywają pod banki, a ludzie się na to logują, tak? że, że wysyłają na maila login i hasło, to myślę, że, że, że jednak zawsze ten czynnik ludzki jest i, i, i tego się jakby nie da wyłączyć. Jakub Kordasiński, Robert, masz w domu światłowo, do jakiego lokalnego dostawcy i jaka prędkość? Zastanawiam się czy go wziąć, bo mój dostawca niedawno go wprowadził i oferuje 200 megabitów za 79 zł, jak myślisz, opasa się? Tak, to jest dobra cena, znaczy to zależy, bo ja na przykład brałem swój internet ze względu głównie na upload, na download w ogóle nie, nie patrzyłem. Oczywiście on jest ważny, natomiast nie dla mnie kluczowy. Ja mam na najmocniejszy internet jaki mogę brać, najszybszy to jest 500 na 50 i taki mam. Natomiast wtedy, kiedy go brałem, on był jakoś taki mega promocyjny, nie było tych pakietów samodzielnych, tylko był z internetem, z telewizją. Ja pasę około 160 zł. Natomiast wiem, że teraz jest 1000 na 100 i jest tańszy, więc jak tylko mi się umowa będzie kończyła chyba za 3 miesiące, to będę przedłużał sobie, rezygnował z części usług i przedłużał sobie sam internet, właśnie na tych lepszych parametrach. 1000 na 100 to już jest naprawdę mega dobrze. Ja mam w Inei, znaczy pod Poznaniem, natomiast to jest poznańska sieć. No, i chyba największym jakby plusem jest tego to, że, że tutaj mimo wszystko mam ping bardzo dobry, czyli 1 milisekundę właściwie, więc no to, jest, to jest mega dobre. Tomek do pech. Xiaomi, który polecasz? 4 Pro mi się naprawdę sprawdził. Bardzo fajny, wszystko działało bardzo dobrze i chyba najlepszy miał z tych aparatów Xiaomi, tych tanich, które testowałem, najlepiej wypadał. Więc bardzo, bardzo sprawny model, i wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi o Xiaomi, to warto się takim zainteresować. HR92, cześć, super Twój, prog twój program, dzięki. Twój, twoje odpowiedzi na moje pytania są trafne i lubię cię słuchać. Dziękuję ci uprzejmie. Wymyśliłem, że moją przysiadkę Z Ultra na XA1 Ultra, mm, że przysiądę się. Co o tym myślisz? <giby> XA1 Ultra ma 4 GB pamięci RAM, z kolei XZ ma 3, nie wiem w końcu, który lepszy. W poprzednich odcinkach odpowiadałaś właśnie XZ. Czyli znaczy XZ jest na pewno wyższym modelem, tak, bo jest i lepiej zrobiony, i lepszy ma aparat tak dalej. Natomiast X1 Ultra jest po prostu no, takim typowym średniakiem, tylko że jest z bardzo dużym ekranem i tyle. Nadal potwierdzam to, że XZ jest najwyższą, czy XZ Premium teraz właściwie jest najwyższym modelem, jeżeli chodzi o sony. Natomiast no, one nie są aż tak duże, więc rozumiem część osób, które, które są zainteresowane tym, że, że, że jakby nie ma w ofercie Ztek czy też XZ, XZ Ultra. I mamy tylko XA1, tak? czy XA poprzednią generację. I jeżeli ktoś potrzebuje takiego dużego takiego tabletu, chociaż nie lubię tej nazwy, tak czyli takiego smartfona, naprawdę zbliżającego się do rozmiarów tabletów, to to, to jest chyba jedyna opcja. Jako Korda jeszcze raz. Robert, co sądzisz o powróceniu Galaxy Note 7 na rynek pod nazwą Note 7R? Moim zdaniem, cena jest bardzo atrakcyjna, i szkoda, że na rynku europejskim go. Nie będzie, bo myślę, że miałbym mimo wszystko ogromny popyt. Znaczy, wiecie co, yy, oczywiście tam jest większa bateria, podejrzewam, ze względów na bezpieczeństwo, natomiast kwestia jest tego taka, że raz, że przy s ten Note wygląda biednie, w sensie designu, znaczy no, wygląda tak jak S7 Edge, a powiedziałem, że tak jakby porównując telefon do telefonu, S7 Edge do S8 czy S8+, to S7 czy S7 Edge wyglądają biednie, tak samo jest z Note 7. Natomiast to jest fajne rozwiązanie dla osób, które rzeczywiście chcą mieć Note, w sensie potrzebują Rysik, bo w ich przypadku, gdzieś tam na rynkach nieeuropejskich, to Note 5 był ostatni. W naszym przypadku to nawet Note 4, no ale skoro Note 7 i tak u nas nie będzie tego odświeżonego, tego R'ki, no to i tak nie za dużo to zmieni, ale można zawsze go gdzieś tam ściągnąć, więc. Jest to jakiś tam ukłon w stronę osób, które lubią rysik. Natomiast nie wiem, czy to jest sens wyrzucanie tego, znaczy pojaw, że, że się pojawia ten sprzęt mm, teraz, kiedy, kiedy faktycznie no, za, za parę miesięcy będzie kolejny Note, czy też powinien być kolejny Note. Yy, natomiast no, rozumiem, że jeżeli mają obudowy, mają yy, podzespoły, wszystko jest gotowe, tylko wymiana baterii, to dlaczego nie sprzedać kilka milionów zalegających sztuk sprzętu, yy, który wystarczy zmienić nazwę pudełka i właściwie. Zmienić tą baterię i tyle, więc y, z punktu widzenia producenta rozumiem ruch, natomiast nie wiem, czy, czy, czy to, mm, nie wiem, czy nie lepszym ruchem byłoby oczekiwanie i robienie większego takiego podekscytowania na temat y, po prostu NOTA 8, jeżeli się taki pojawi, że, że wow, teraz będzie naprawdę Note, który, który zmieni tam wszystko, powiedzmy. Kiedy P10 Light? pyta Pytam Michał, wiesz co, nie wiem, nie wiem, na razie chyba w przyszłym tygodniu coś, coś tak, wydaje mi się, że mam info, że, że może w przyszłym tygodniu go dostanę, ale to, to nie mam pewności, niestety jeszcze. Januszek, czy masz lub miałeś w młodości wysypkę na rękach lub uchu po pierwszych słonecznych dniach? Oj, tego nie pamiętam. Nie pamiętam, jako małe dziecko, to, to tym bardziej nie pamiętam, a natomiast jeżeli chodzi o bycie nastolatkiem, to... Ciężko powiedzieć, czy, czy to się pojawiło, ja byłem uczulony na dużo rzeczy, w sensie jak byłem mały, to nie mogłem jeść czekolady, kakao, mleka, truskawek, orzechów, sierść psa, a psa miałem w domu, więc no, niestety nie dało się tego jakby pogodzić, więc byłem uczulony na dużo rzeczy i dużo rzeczy nie mogłem mieć. ja właściwie chyba dopiero w wieku 15 albo 16 lat... Pierwszy raz tak jadłem na dobrą sprawę yy, czarną czekoladę. Zawsze dostawałem białe czekolady na jakieś tam święta, bo rodzina wiedziała, że jestem uczulony na kakao, więc taką prawdziwą czekoladę czarną, to tam właściwie ciemną, w sensie takiej normalnej, to z orzechami czy czymś, yy, to zjadłem tam w wieku 15-16 lat. Jak minęły te wszystkie uczulenia, no to tak, też taka, taka, taka informacja, że, yy, że, że można mieć mi różne podejście do słodkiego. Wbiłem do struktury tak popatrzeć na sprzęty, aż tu telewizor Sony 65 cali o rozdzielczości 1080, oh my god, kto to, kto takie coś kupi, chyba to tylko do oglądania z 20 metrów. Wiesz co, no to, to zależy, tak, bo mm, musimy sobie zdawać z, jednego, z jednej, jakby, z jednej rzeczy sprawę, tak, Że, oczywiście każdy telewizor 4K ma skalowanie, czy to ma ten upscaling, bo, bo sygnał, z, powiedzmy, tam, nie wiem, z, z z kablówki czy też z satelity, i tak jest 720 maksymalnie, tak? HD yy, i to też różna jakość. Natomiast one i tak są skalowane do 4K, więc to i tak, jeśli puścisz jakikolwiek materiał, powiedzmy, nawet z YouTube'a Full HD, czy, czy nawet yy, materiał z Pendrive'a, który gdzieś tam z telefonem nagrasz, on będzie dużo lepiej wyglądał niż każdy program telewizyjny, który puścisz, nawet z telewizora 4K. Natomiast no, są osoby, które uważają, że nie potrzebują tego i, i chcą kupić tańszy model, ale dużo większy, bo na przykład no, będzie im się bardziej komponowało, więc nie jest to takie złe rozwiązanie. Oczywiście no, te osoby nie biorą pod uwagę tego, że, że to musi być najlepszy obraz na rynku, że musi być super ten jakieś tam bajery, tak? Są, telefon, są tele, telewizory, które są też z bardzo niskich serii. W sensie tych takich najniższych, a to nie oznacza, że one są na przykład sprzedawane tylko tam powiedzmy do 48 czy do 50 cali. Tak? One są również w 65 calach, bo, bo jest takie zapotrzebowanie. No skoro, skoro takie modele się sprzedają, to znaczy, że, że ludzie też, też gdzieś tam kupują. Krzysztof Orzeł, witaj, ci oczywiście świetny kanał i super robotę robisz. Ma pytanie dotyczące, dziękuję. Dotyczące S8, które niedawno zakupiłem. Niestety mam spory problem z ekranem. Nie jest biały, tylko delikatnie różowy, niestety to widać jest to dość uciążliwe, nie pomaga ręczne ustawianie kolorów, wiesz, może coś więcej na ten temat, a może ktoś ma również podobny problem. Dzięki za odpowiedź pozdrawiam. Wiesz co, generalnie powinniśmy mieć dostać tą aktualizację, która to powinna naprawić i tam chyba standardowo jest to inaczej już lepiej ustawione. Ale no nie mam teraz modelu, żeby powiedzieć, czy faktycznie taka aktualizacja się pojawiła. Widziałem, że, że część osób dostała, ale no jakby organoleptycznie nie jestem w stanie tego potwierdzić, niestety, że, żeby, żeby dać na 100% potwierdzenie, że, że ona faktycznie się pojawiła. Więc ciężko powiedzieć, ale wiem, że ona powinna wyjść i. Jeżeli masz telefon np. operatora, to ona może z pewnym opóźnieniem przyjść, więc yy, no, po prostu poczekaj, bo ona się powinna pojawić, tak czy siak. Solaris Urbino. E, witam, gdzie zadać pytanie, żeby było przystane, skomentowane QA? Pozdrawiam. No tutaj właśnie zadałeś pytanie i no, przeczytałem je, ale właściwie nic nie wniosło. Kikiu Robert, znowu pytanie dotyczące 7, czy znalazłeś. Gdzieś w ustawieniach możliwość zwiększenia czułości dotyku tego w w rękawiczkach. Szukałem tego, bo ktoś mi tam gdzieś jeszcze też na fejsie pytał. Chyba z tego nie znalazłem. Ewentualnie, tak wpadło mi to teraz do głowy, że ewentualnie można to jeszcze mm, sprawdzić w dostępności. Ale czy, czy to będzie tryb jednego dotknięcia? Ale chyba nie, chyba nie ma tego widoczności. Ty, 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 to nie. Możliwości manualne. Kontrola interakcji, ty, ty, dotknij. Przy czym bl, łatwe menu jest. Hmm. Nie, chyba nie. Chyba, chyba, chyba zniknęła w ogóle ta, ta, jakby ta opcja. Ale nie wiem, jaki to ma wpływ tak naprawdę na rękawiczki. Pewnie dopiero w zimie się o, okaże. E, po założeniu szkła, które pokrywa cały ekran, czujność tylko na krawędzi ekranu wyraźnie zmalała. Nie wiem, jak to naprawić. Ciężko powiedzieć. Widocznie to szkło też chyba nie, docho nie dochodzi do końca ekranu, w sensie nie jest zagięte, tylko kończy się gdzieś tam powiedzmy na krawędzi, tak? Więc podejrzewam, że, że, że tu może być problem. Co myślisz o zakupach chińskich portali typu Aliexpress? Wiesz co, ja na Aliexpress coś kupiłem, Siri stat monopod mój. Wiesz co, no, generalnie z transakcji byłem mega zadowolony, bo nie wiem, no to chyba w zależności od tego, co, co też kupujesz, bo czasami jak coś kupisz za 20 zł, to, to może iść 2 tygodnie. Ja ten monopod kupiłem za 600 coś, i on szedł pocztą lotniczą DHL-em, więc on został wysłany w sobotę. A chyba we wtorek rano był u mnie, więc bardzo szybko z Hongkongu zostało to wysłane. I wydaje mi się, że. Znaczy, ja byłem zadowolony, nie miałem żadnych problemów, oprócz tego, że jeszcze VAT musiałem zapłacić, oczywiście. Ale, ale naprawdę było całkiem nieźle. Byłem zadowolony z, z procesu, jak to wszystko przeszło. Twój wywód odnośnie twojego nowego intro nakłoni mnie do pytania: odnośnie twoich preferencji muzycznych, jakich wykonawców lubisz słuchać? Wiesz co, ja nie mam nic takiego spersonalizowanego w sensie, że lubię na przykład coś konkretnego. Lubię różną muzykę. Czasami, jak jadę gdzieś samochodem do Warszawy, czy no, na ogół do Warszawy, te dłuższe trasy z Poznania, to, to, to słucham wszystkiego, co leci, czasami leci coś wolnego, czasami poleci coś szybkiego, czasami nawet disco polo poleci jakoś specjalnie, jeżeli to nie jest jakaś tam tragedia, to, to, to mnie nie kuje w ucho, więc różnie, naprawdę, może też coś heavy metalowego polecieć, może to jakaś rockowa ballada polecieć, nie mam z tym większego problemu, jest naprawdę, jest, właściwie się dopasowuje dość mocno. Czasami nawet leci u mnie klasyczna muzyka, czasami leci coś na skrzypcach. Lubię na pianinie, jak coś jest zagrane, to też kiedyś grałem na pianinie sporo. Natomiast nie mam nic takiego konkretnego. Nie, nie, nie mam także, lubię jakiegoś konkretnego wykonawcę. To co mi wpadnie czasami w ucho, to później katuję powiedzmy przez 2-3 tygodnie i później mi się nudzi i tak w kółko, i tak w kółko. Ale generalnie to co leci, to, to słucham tak jak, jak po prostu mi wpadnie gdzieś tam albo na playlistę na deezerze albo po prostu gdzieś tam w radiu, więc bez jakichś większych tam, nic takiego konkretnego nie mam. Odnośnie kwietniowej aktualizacji dla S7, ja też zauważyłem skok wydajności. A, to spoko, dobrze wiedzieć. Zestaw kolałyski to bardzo dobry zestaw. Mam nadzieję, że kolejna niedziela będzie dla ciebie mniej męcząca. No, tak, dzisiaj, 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 aha, no bo to a propos poprzedniej niedzieli, a wczoraj też miałem kawalerski, więc dzisiaj też taki jestem trochę słabszy, że tak powiem. Hubert Kroll, czy oglądasz jakichś zagranicznych tuberów technologicznych? osobiście pracam Markusa. Tak, on świetnie wygląda. Ostina też oglądam. Jak najbardziej. No, kilka, kilka osób tutaj oglądam. Przejdziemy może do tego. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie do tego przejść, może później, na sam końcu. Albo zrobię kiedyś osobny odcinek o tym. Czy zrobisz kiedyś. Aha, mam swoje studio. Tak, ale ja w lipcu jest ostatni odcinek, moje biuro chyba, czy moje studio. Natomiast w lipcu zaczynam jakby, jakby na swoje nowe biuro. Myślę, że może częściowo będę jakby kręcił z tego relacje, jak to wygląda od podstaw, jak przy zmianie. Ale to powinno w lipcu, może w sierpniu to się skończy, może we wrześniu. Zobaczymy jak to, bo to jest naprawdę dużo pracy. Sebastian Rekinek, witam, będzie recenzja XCover 4? Chyba wysłałem zapytanie o zapotrzebowanie na ten model, ale nie wiem czy dostałem odpowiedź, więc na razie muszę chyba poczekać. A mnie już zbanowali na, zbanowali na tej grupie. No, no, no ale no to widzisz. No, jeżeli kniesz i jeszcze. jeszcze ten. Yy, no właśnie, jeżeli kniesz i jeszcze, wiesz, droczysz się z kimś, no to, to bez sensu, no, no nie wiem, no bez sensu. Sandra tajna. Zrobisz scencję umi Z Pro. Yy, wiesz co, yy, oni piszą do mnie jakieś tam maile beznadziejne, ale odpisałem, że, że dobra, ale wyślijcie mi jakiegoś sampla do testów, a to oni odpisali, więc... Nie wiem, tylko informacje prasowe, więc nie widzę jakichś owoców współpracy z, z tego tytułu. Skynet jeszcze raz. Robert, policisz laptop, tablet lub hybrydę do 900? u, bo potrzebny jest na sprzęcie przenośnym z Windowsem. Wiesz co, chyba te Kruger -macy teraz, jeżeli chodzi o te takie hybrydy, to one są dość tanie. Całkiem nieźle wykonane. Chyba Mozilla coś testował ostatnio fajnego, może do niego serknąć. jak Ja nie miałem nic takiego, jeżeli chodzi o hybrydy do 9 stów. Bo tego Alcatela 10, którego miałem, to on chyba były że droższe. A dwa, że, że on nie wypadł jakoś super rewelacyjnie. E, Minecrafter, cały czas mówisz, że nie miałeś siomi, e, ale jakiego? A, Mi5, przedstawiać i później sprzedać chociażby z 50 złotą stratą, myślę, że ilość wyświetleń z filmu pokryłoby te straty. No nie w Polsce, kolego. Od razu Wam powiem, że jeżeli chodzi o przelicznik w Polsce, to, to nie jest tak jak w Stanach, że za 100 tysięcy wyświetleń masz 100 dolarów. U nas bym powiedział, że to jest może połowa tego, może jedna trzecia tego. Więc Za 100 tysięcy wyświetleń, mało które moje recenzje mają 100 tysięcy wyświetleń, to też miejcie to na uwadze. Że, że to nie mam aż takiej oglądalności, jak inni moi koledzy, niektórzy. Yy, I i to, to, to też się przekłada na, na, jakby na zarobki adsensowe, To są naprawdę groszowe sprawy, więc miejcie tego świadomość. Yy, Jakub, jeszcze raz. Robert, od tego przystanku samsów w Kowbrzegu, to jak, jak będziesz coś wiedzieć tutaj znać kiedy gdzie, będziesz to chętnie bym wpadł z tą spotkać. To nic, że mam prawie dwie godziny drogi do Kobrzegu. Spoko znać znajdź. Na pewno będę pisał, więc. Yy. Okej, okay, dobra, B będę, będę dawał znać. Na pewno jeżeli będę coś wiedział, to napiszę na pewno na, na Twitterze. no Tam, no, no na Twitterze najlepiej, bo tam najwięcej rzeczy piszę. z e, TV, witam. Czy postaram się aby mieć do testów OnePlus 5? Co myślisz o tej wersji z 8 GB? Pamięci Ram w telefonie podrałem. E, wiesz co, no z OnePlusem jest ciężko, bo generalnie jak, jak z jakiegoś sklepu nie dorwę, to raczej nie, chyba, że od gdzieś tam od jakiegoś kolegi. Natomiast odnośnie 8 GB. Gig... Wydaje mi się, że 6 jest wystarczające. Naprawdę 6 jest takie mocno komfortowe, co, co teraz jestem w stanie doświadczyć na Honorze 8 Pro. to 8 gig... 6 GB naprawdę sprawdza się tam świetnie, ale podejrzewam, że są też nakładki producentów, które i 8 GB by nie pogardziły, bo wtedy podejrzewam, że zostałoby z 4, i, i to urządzenie by działało rzeczywiście bardzo dobrze. Więc nie uważam tego za jakiś przerost duży. Wiem, że to się wydaje więcej niż czasami niektórzy mają w kąpie, ale ja nie uważam tego za zły. I, znaczy, to, że coś ma więcej RAMu i, i powiedzmy ta cena nie jest jakoś mocno zawierzona z tego powodu, to, to nie uważam tego za jakiś, jakąś złą kartę, że, że po prostu więcej tam jest tego RAMu, więc nie przejmował mi się tym. Ziom Polski, siema, opata mi się zmieniać Flexa 2 na nową Moto Z Play za 1300 zł. Wiesz, co, za 1500, 1600, pod... no nie, no, ale za 1600 podejrzewam, że już Play możesz dostać bez zamiany. Nie wiem za tego, ile za tego czy Flexa. Ciężko powiedzieć, czy, czy, czy to się opłaca, czy, czy raczej nawet na części by ci chyba ten Flex drożej nie poszedł. Mając na chociażby to, to szkło, które jest z przodu takie zakrzywione, które podejrzewam nie jest super tanie, bo parę stów na pewno, jeżeli masz w dobrej kondycji, to podejrzewam, że samo szkło byś. Sprzedał drożej niż cały telefon, tak mi się wydaje. A 1300 to jednak nie jest mało, a za, za te parę stóp więcej to byś spokojnie mógł dostać już nowe z, z Play, tak ten. A tutaj za no, zamienić się nie wiadomo, czy to używane, czy też nie, więc. Yy... Tyle. Czy opawa się zmieniać telefon P8 Lite podróbka iPhone'a na iPhone 6, zmieniać telefon. P8 lat jest podróbką iPhone no od kiedy? No, nie, no to, taka, taka zamiana jest oczywiście opłacalna do Misio 13. E, I Casper Games. E, w swoim laptopie, który przyszedł mi z serwisu i mam w nim Windows 8, i czy Windows 10 mogłem aktywować go kluczem od Windows 8? Nie. Z tego co wiem, to jakby ten okres darmowej aktualizacji 8 na dziesiątkę się skończył. I po prostu, znaczy, aktywować w ogóle, chyba dziesiątki nie dało kluczem od ósemki, ale można było zrobić to przez tą aktualizację darmową, która była swego czasu. Natomiast yy, podejrzewam, że teraz się nie da tego aktywować. To nic. czy popierasz ONR lub inne organizacje patriotyczne? Kompletnie nie, to nie jest w ogóle w moim stylu, w ogóle nie lubię niczego, co jest takie dość mocno skrajne, w sensie ani prawicowe, ani lewicowe. To, to nawet nie chodzi o to, że, że bardziej jestem gdzieś tam po środku, tylko nie lubię, jeżeli coś jest tak. Yy, jeżeli ktoś się z kimś bardzo mocno afiszu, z czymś się mocno afiszuje i, i, i robi z tego po prostu, i próbuje komuś narzucić swoje zdanie, tak? Kto chce być patriotą w, swoim, w swój sposób, niech będzie sobie, ale. Niech pozwoli innym, że tak powiem, uważać inaczej i podejmować decyzję po swojemu. Tak mi się wydaje, to jest sensowne. I czy polecasz czekać na paramie Nota 8? Jestem użytkownikiem Nota 4 od roku czasu. Wiesz co, no, wydaje mi się, że to będzie lepsza opcja niż nawet ten 7R, tak jak mówiłem. Natomiast nie mamy pewności odnośnie tego, że, że będzie Nota 8. Tak Nie jest to jakoś oficjalnie chyba za za zapowiedziane, więc. Możliwe, że znaczy nie sądzę, żeby zrezygnowali z tej serii, tak? bo to jednak jest w pewien sposób unikatowa seria, która nie ma jakby konkurencji za bardzo, tak? Bo te wszystkie inne telefony z Pseudo mm, z pseudo rysikami, które nie są, są takie po prostu zwykłe, a bez jakichś dodatkowych funkcji, które są fajne w notach, to to nie jest konkurencja moim zdaniem. Natomiast yy, no ja raczej. No Poczekałbym zobaczyć, co jest. No I tak nie masz jakiejś dużej alternatywy, jeżeli chodzi o to. No, ewentualnie, ten Note 7R, którego gdzieś musiałbyś ściągać tam z zagranicy. Skąd bierzesz muzykę do filmów? Pan Blue pyta, dasz linka. Ja z Epidemic Sound. Wpisuj wpisujesz sobie i tam jest. I oczywiście, to jest muzyka płatna. Babeo, Robert, powiem Ci wprost i szczerze. zaczynasz smęcić. Nie mam czasu, bo dziecko, a to nie bo dziecko faset bądź mężczyzną. Twoja żona jest w domu, więc masz spoko, luz i wypas. To, to spoko. Jeżeli masz dziecko, to będzie jak będziesz miał dwójkę czy trójkę, i oboje będziecie pracować. No, realnego spojrzenia na, na życie życzę. Wiesz, to no, ciekawe jest, czy pisze to osoba, która ma dziecko, czy też nie. Natomiast yy, wiesz, jeżeli masz dziecko, które możesz oddać do przedszkola i rzeczywiście yy, chodzisz do pracy, albo ja bym powiedzmy miał biuro, gdzie pracowałbym od 8 do 16 czy od 9 do 17, i bym nie musiał patrzeć, co się dzieje w domu, tak dalej, czy, czy pomóc, czy też nie pomóc, to, to może bym do tego tak podchodził. A z drugiej strony wydaje mi się, że mam na tyle jakby yy, elastyczną pracę, też, że yy, i wydaje mi się, że też taką trochę bardzo. Yy, Taką rzecz, że nie wiem, że część osób jest w stanie to zrozumieć, że nie wiem, że może się nie pojawić jakiś film, tak. I tak mi się wydaje, że w, z kolegów moich wszystkich po fachu to najwięcej publikuję na YouTubie, jeżeli chodzi o technologię, biorąc pod uwagę właściwie codziennie film. Że, no czasami zdarzy się, raz na tydzień, raz na dwa zdarzy się, że jakiegoś filmu nie będzie w któryś dzień. E, więc wydaje mi się, że i tak więcej um, od, jakby publikuję. Dwa, pod, pod, pomimo tego, że podejrzewam, że i moi koledzy po Fachu mają też więcej czasu. Tak? No bo na przykład ktoś nie ma dziecka, tak, a to jednak zajmuje trochę czasu. Nie mówię, że cały dzień, ale jakąś część na pewno e, to dwa, no, żadne z moich kolegów to nie jest oczywiście pstry, pstryczek w ich stronę, tak, żeby nie było, że, że się tego. Tylko mówię też jakby o, o ilości poświęconego czasu. No, mało kto nagrywa co tydzień odcinek yy, po godzinie, albo po 50 minut, czy po półtorej godziny odpowiadając na, na pytania w ten sposób, więc nawet jeżeli czasami się żale, bo, bo trochę mi zabraknie czasu na to, na to i coś tam powiem bo dziecko, bo dziecko to, bo dziecko tamto to wydaje mi się, że, że jest to i tak na tyle bardzo wytłumaczone yy, biorąc pod uwagę ilość materiałów, które i czasu, który ja poświęcam, jeżeli chodzi o YouTube i, i tutaj tą społeczność, więc yy, no, no tyle, no tyle. Sławek, Pierdy. Piękny wyraz, w moich stronach bardzo często używany. Łapka, pozdrawiam. Dzięki. Mateusz Motyka. Mam pytanie, bo nie wiem o co chodzi ze światłem w aparacie. Lepiej jest mieć np. F22 czy 17 Światło oznacza oczywiście przysłonę i, i niższa wartość, w sensie 22 to jest wyższa. I niższa wartość, tym jaśniejszy obiektyw. Tak. Na przykład mam tego Voigtlandera, który jest film. To on jest 095. Natomiast jest to związane też z innym parametrem, a mianowicie jakby no chodzi o listki, czy też fizycznie o, o sam obiektyw, który się domyka albo otwiera. Jeżeli jest domknięty, w sensie jest na przykład F22, czy jest bardzo mocno domknięty obiektyw, to bardzo mało światła tam wpada, więc jest obraz ciemny. Natomiast wszystko jest ostre. W sensie i początek kadru, i koniec kadru jest bardzo ostry, czyli ostrzymy w całym zakresie. Była taka fajna książka, którą kiedyś czytałem i na przykład F od 5, 6 tam do, do 9. To jest tak zwane, y, kogo, y, kogo to obchodzi. On tak nazywał ten autor. Nie pamiętam, kto to, jaka to była książka, natomiast pamiętam ten zwrot, kogo to obchodzi. Czyli y, y, większość kadru jest ostra, ale część jest troszeczkę rozmyta, tak? Ale, ale nie wszystko. A na przykład przy F1.7 czy, czy tam, nie wiem, 2.0, y, część tylko kadru jest ostra, a reszta jest rozmyta. I to możesz sobie oczywiście wybrać, czy początek, czy, czy tył kadru, nie? Więc y, taki bardziej. Filmowy look daje właśnie niższa wartość, czyli tam 1,7, 2,0 niż na przykład tam 2,2 czy, czy 5, w zależności od smartfonu. W smartfonach działa to trochę inaczej, o tyle przepraszam, że. Im jaśniejsze, tym faktycznie te zdjęcia są jaśniejsze i no, krócej musisz zbierać to światło, czyli ten czas naświetlania masz krótszy, więc y, po prostu dotykasz i szybciej się robi zdjęcie w lepszych warunkach oświetleniowych, czyli jaśniejsza fotka niż na przykład jeżeli masz zdjęcia F2.2, bo wtedy, y, żeby osiągnąć mniej więcej ten sam efekt jasności zdjęcia, powiedzmy przy go gorszych warunkach oświetleniowych, to musisz dłużej. Czekać na zbieranie tego światła, czyli możesz w tym czasie na przykład potrząsnąć aparatem czy tam telefonem i zdjęcie może być poruszone. Dawid Lutowski. Używasz prywatnie na teletymedza, masz zamiar wymieniać go na S8S8 Plus S8+, jak tak, to kiedy ja ogólnie mam zamiar wymienić mojego S7 Edge na S8, bo jest mega. Wiesz co, tak, ja korzystam nadal z S7 Edge'a, natomiast bardzo często zmieniam telefony, więc różnie to jest. Ale S7 Edge to jest taki telefon, do którego zawsze powracam z dużą chęcią, bo no bo inny mam smartfon, S7 Edge naprawdę nie ustępuje żadnemu telefonowi praktycznie w tym roku, jeżeli chodzi o aparat, więc zawsze zmieniam z taką myślą, że zmieniam telefon na aparat z powrotem, który ma na pewno tak samo dobry albo i lepszy. Natomiast, czy zamierzam zmieniać? Na razie nie mam. Bardzo dużo telefonów, które muszę ograć, muszę z nich korzystać w taki normalny sposób, czyli wkładać swoją zwykłą kartę i normalnie testować, to jest jedna sprawa, więc na razie nie, na razie nie. Fajnie tego S8 Plusa się używało na pewno. Mega telefon bardzo ładnie wygląda, to bez dwóch zdań. Natomiast, S7 chyba na razie mi wystarczy. Szymon Stalmach, Talmach, a dla mnie nieszczęście. Niestety, moja S7 Edge trafiła problem z czarnym ekranem, to znaczy Black Death of Screen. I cóż, próbowałem różnych sposobów, ale nic nie pomogło, więc oddaję mu dzisiaj do Media Expert na gwarancję i teraz dwa tygodnie bez telefonu. Do tego jeszcze tydzień temu dostałem skin od slicku Rops i pewnie w serwisie się go pozbędą. Hmm. Ciekawe, ten skin to nawet nie wiem, osłabić za bardzo. Jeżeli chodzi o motyw, no to nie wiem, czy nie będziesz mógł go pobrać cały ponownie, skoro będzie kupiony. Powiedzmy, czy, czy będzie gdzieś tam do kąta podpi pod, yy, Samsung podpięty. Natomiast, jeżeli chodzi, to pierwszy w ogóle razem zdarzyło mi się, że, że słyszę o tym, że, że telefon po prostu umarł, czarny ekran i tyle. No, ale mam nadzieję, że ci go szybko naprawią. Daj znać koniecznie, co było przyczyną, bo jestem ciekawy, co, co oni tam napiszą, co, co, z jakiego powodu to się stało. Wielmożny Dominik, witaj, Robercie. Czy mógłbyś polecić jakiegoś Patrykajsa? Bo rozważam zakup jakiegoś banku energii, a niekoniecznie chciałbym nosić ze sobą jakiegoś dodatkowego urządzenia, a szkoda mi się rozstawać z moją S6. Do S6 nie pamiętam czy były te takie mm, ładujące się tego S, jak one się nazywały wireless cover, tak one się tak nazywały. Ono, to było fajne, ale chyba to S, od S6 H Plusa z tego co pamiętam było dostępne, więc do S6 ciężko. A jeżeli chodzi o sam taki case, no to na pewno będzie taki, że, że będziesz musiał go wpiąć od dołu, żeby port podpiąć, nie? ale to to szczerze powiedziawszy, nie miałem niczego takiego DS6, żeby, żeby to przetestować. Druga sprawa jest taka, że kiedyś pisałem odnośnie mojego wadliwego kabla do ładowania, ale dałem sobie spokój z reklamowaniem. Ale do rzeczy: masz jakiś kabel godny polecenia? Pozdrawiam. Wiesz co, no nie? No, ja mam jedną ten, taką ładowarkę tutaj przy, przy kąpień, pewnie tego nie pokażę, ale tu jest na kanale, nazywa się MultiCharger i Mam trzy wyjścia. E, US, micro USB 2.0. Do kompa mam podpięty USB typu C, właściwie dwa USB typu C, więc w ten sposób ładuję ewentualnie urządzenia przy kąpie. Mam wpiętą jedną ładowarkę od Google Pixela na stałe, do, do tego różne urządzenia mi ładuję, jeżeli chodzi o USB typu C. Natomiast na ogół ładuję po prostu ładowarkami, które są w zestawie, żeby sprawdzić, czy telefon się w tym nagrzewa, czy działa szybkie ładowanie, jak długo trwa to ładowanie, więc raczej muszę się skupić na, tym, na tych yy, oryginalnych kablach, bo żeby po prostu wam rzetelnie w recenzji przedstawić, jak działa ta ładowarka, czy, czy działa szybkie ładowanie, czy też nie. Mateusz Szymański, kupiłem P9 Lite z 3 GB dzięki za pomoc. Bardzo fajny telefon, na pewno dużo lepszy niż ten 2.17. Jaką kartę pamięci do A9 Lite? Zastanawiam się nad Evo Plus 32 GB. Pozdrawiam. Wreszcie, no, wydaje mi się, że większą kartę możesz nawet tam załadować, gdybyś chciał, natomiast e, do filmów Full HD nagrywania to minimum dziesiątą klasę. E, natomiast żeby tak komfortowo, to, to na, na pewno najlepiej wybrać sobie e, U1, tak? czyli tą klasę U1 i wtedy e, no, masz możliwość już na przykład nagrywania 4K, chociaż oczywiście to urządzenie nie ma, ale gdybyś na przykład zmienił kiedyś smartfon, to będziesz miał już dużą kartę, która będzie jakby e, to obsługiwała, więc... No Minimum 10 klasę bym wziął e, do tego telefonu, chyba, że przyszłościowo to u jeden spokojnie również polecam. Piotr, witaj Robert, jaki polecasz telefon, który będzie miał dobry aparat i będzie służył do internetu, e, media, filmy Netflix, ekran pół cala. 3,5 tysiąca, wolę aż tyle nie wydawać. E, wiesz co, no to tu masz rzeczywiście bardzo duże pole do popisu, właściwie wszystko możesz wziąć s możesz wziąć, bo ona rzeczywiście wypada mniejsza, natomiast na no tego, że ma ekran 8, cala, ale gabarytowo wypadnie mniejsza, więc tutaj spokojnie. Mate 9 jest również mega, mega spoko. Honor 8, to są tańsze już modele wszystko, więc poszedłbym w to, ewentualnie P10, też jest świetny. G6, bardzo dobry telefon, ale to są wszystko telefony tańsze, więc jeżeli rzeczywiście te 3,5 koła, to granicą jest, to S8 będzie chyba najlepszym wyborem ale są też telefony, które są równie dobre jak na przykład LG G6 czy, czy właśnie 50 10 trochę słabsze oczywiście natomiast e, będą sporo tańsze więc Mate 9 to też będzie genialny wybór na pewno Michał Nowak, czyś Robert, wiem, że jak wezmę telefon od operatora np. z Plusa to no to będzie miał brandowany system, dzieje się tak z Androidem, a to moje pytanie, czy tak samo jest z iOS, że będę miał brandowany system, czy tylko tak dzieje się w przypadku Androida? E, tylko w Androidzie iOS niestety nie pozwala na to nie, żadne modyfikacje, jeżeli chodzi o sprzęt, z tego co wiem. Nie spotkałem się nigdy z tym, żeby było coś tam brandowane, nie, tam nie ma możliwości jakby zmiany, niczego, chyba nawet tapetek za bardzo, w sensie na, na wstępie. Serek, witaj na wstępie. cały Twój kanał to kawał świetnej i rzetelnej roboty, teraz, dziękuję Ci bardzo, a teraz pytanie, Serek zadaję. właściwie czy będziesz robił recenzje Lenovo P2, szukałem polskiej recenzji i mało ich jest, całe trzy mi pokazało, a jednak bateria 500 jest interesująca, tak jak i cała specyfikacja, na przykład na 6.2.5 i 4 GB pamięci RAM. Z góry dzięki za odpowiedź. Wiesz, co, no dawno nic nie miałem w tym odlenowo, więc yy, zadam im pytanie, czy mają wolną sztukę, bo, bo szczerze powiedziawszy, po oddaniu G, G5, Plus, yy, to, to nic nie miałem, a G5 chyba jeszcze zwykle nie przyszły, więc jest, jest to jakaś opcja. Zapytam Piotr 605 Hej, Roberto, wiem, że może nie być łatwo mi doradzić, ale słuchaj, czy kupowanie teraz S czy Frontier, czy może lepiej poczekać do premiery S4? GiraS4 e, w czwórce ma pojawić się też e, coś, przez co będzie warto poczekać. Jakie masz zdanie w tej sprawie? Doradź ekspercie, prowadź mnie przez ciemną niepewną drogą technologii. Wiesz, to ciężko powiedzieć. Znaczy, podejrzewałem, że się pojawi w 4 bo, bo tak to na ogół jest na tej iFie. Natomiast e, czy, czy będzie warto, no to nie wiem, bo na razie za dużo nie wiemy. Ja też, nawet gdybym wiedział, to nie mógłbym powiedzieć specjalnie, natomiast nie mam żadnych informacji na temat tego, co może być pewniakiem w girze S4. E, smutną wiadomością jest to, że jest S3 Frontier, pomimo tego, że mi się mega podoba, on za bardzo nie stanął. I to jest problem, że ta cena się trzyma jak skurczybyk niestety tego zegarka. Więc jeżeli latem nic nie spadnie cena, no to, to podejrzewam, że się już nic ciekawego do premiery nowego zegarka nie wydarzy. Więc albo czekać na nowy i ewentualnie zaczekać do wakacji, a jeżeli jesteś mocno napalony, to raczej, to raczej czy kupisz teraz czy pewno za 2-3 miesiące różnicy wielkiej nie będzie niestety. Bo też tak się zastanawiałem, czy sobie z dwójki nie wymienić na trójkę. No jednak wygląda dużo ładniej i ten fronter rzeczywiście jest bardzo, bardzo. Ładny. The games. Na grupie napisałem, że mój Redmi 3S ma wyblokowany jest wspomniany kolor na ekranie i już wiem dlaczego mam taki ekran. Jakiś koleś mi wytłumaczył, jest kilka procentów, którzy dostarczają te wyświetlacze. Eee, o, to nawet nie wiedziałem, że jest takie rozróżnienie. Tutaj jest rozróżnienie, jeżeli chodzi o kilka rodzajów. Jak przy, y, przygotować telefon do serwisu? Eee, w sensie, że chcesz oddać, jak przygotować telefon do serwisu. Generalnie najlepiej zrobić tak, znaczy jest kilka metod. Jeżeli chcesz, jeżeli chcesz po prostu oddać i się nie przejmujesz, no to po prostu zgrać wszystkie dane, zbakopować wszystko, co się da i po prostu wyczyścić. Jeżeli natomiast chcesz ten telefon troszeczkę bardziej zabezpieczyć przed jakby danymi, które ty tam miałeś, to jest taka możliwość, żeby po prostu. No ja często tak robię, że, że po prostu jak masz konto Google, robisz ustawienia fabryczne, później jeszcze raz logujesz się na ten telefon. W sposób taki, że loguję się na inne konto. Oczywiście to w 100% tak, jakby nie, nie generuje tego, że nie będzie nic się działo z tym telefonem, w sensie, że nie będzie się dało odczytać tych danych. Natomiast loguję się później na zupełnie inne konto Google'owe, które mam testowe. Na tamtym koncie Google'owym po prostu yy, zapełniam tą pamięć do zera plikami. Mam przygotowane taki, takie pliki, tam chyba do, do 40 giga, Wrzucam je i po prostu zapełniam pamięć do końca. I wtedy jeszcze raz formatuję ten telefon tak, ja, Jeżeli coś ważnego tam miałeś, to, to, to jest to jakaś opcja, wydaje mi się. Marcin Świdrak, czy witam, czy ładowarką do gira 2 naładuje gira S3, czy jest ona za mała? Nie, naładujesz spokojnie. Ja ładowałem wcześniej, tylko że się po prostu będzie wolniej ładował, ale tam chyba jakiejś wielkiej różnicy nie było, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy tam 0,7 A, a tam było 1 A, tak mi się wydaje. Więc jakaś wielka różnica to nie była. Pamiętaj, że i tak tu ładujesz indukcyjnie, więc nie wiem, czy te straty nie będą właściwie jakieś takie pomijalne. Chociaż nie, na pewno będą jakieś różnice, bo tu jednak mamy indukcyjną i zasilam adapter. Znaczy adapter, nie, właściwie podstawkę, tak, podstawkę, która ona dopiero ładuje. Więc tak to wygląda. Wirus Studio, witaj, kiedy pojawi się recenzja P10+, najlepiej 6GB RAM, bo jestem niesamowicie zainteresowany tym urządzeniem. Wiesz to nie wiem, może się uda po Honorze 8 Pro, ale to też nie obiecuję. Dodatkowe mam pytanie, czy pojawi się porównanie w modelu z S7 Edge? Em? Nie wiem, bo miało się pojawić porównanie z 8 Pro, natomiast za dużo mam innych rzeczy i już nie chcę 8 Pro zabrać, więc yy, chyba tylko nagram recenzję, nie zdążę zrobić porównania niestety. Kamil... Kam 1L. Chyba Kamil. Chciałbym się pochwalić, że jestem szczęśliwym posiadaczem Lanową moto Z, którego zamówiłem we wtorek za 1500 zł z pierwszego lepszego sklepu na cenę. O, bardzo ładnie, ale Z czy Z Play? Ciekawe. Marcis, Robert. Cześć. Mam pytanie, jakich może trzymać zdjęcia? trzymać zdjęcia? Google Drive jest fajny, bo jest preinstalowany już na każdym urządzeniu. Ma 15 gigsów do wykorzystania, tylko że jak pobiorę zdjęcia z Google Drive, to jest trochę pogorszone. Na komputerze nie będę trzymał tyle zdjęć. Nie, no i że za zapcham dysk, bo mam dużo plików gier, to i grupowanie byłoby za ciężkie. Wiesz co, ja używam Google Drive i Dropboxa. SkyDrive w ogóle nie używam, bo interfejs na telefonie był totalnie beznadziejny. Dropboxa używam do plików takich bym powiedział dokumentów. Dużo więcej do dokumentów, do zdjęć nie. Do zdjęć używam Google Drive'a, do, do Dropboxa do plików muzycznych i do tak jak w sensie Patreon, jak do backupu różnych rzeczy, jeżeli chodzi o YouTuba. Miniaturki mam na Dropboxie wszystkie. Sam z kilku lat już yy, kolekcjonuję sobie. I, i, I właściwie tyle. No, dokumenty i miniaturki, i muzykę, a na filmy 4K, niektóre czy też zdjęcia, porównania, to wszystko na Google Drive. Ie. Mam tam chyba 115 giga, bo miałem 100 giga z jakiegoś telefonu, ale to już nie pamiętam kiedy dawno temu. <coughs> Jakie aplikacje do słuchania muzyki używasz? Jak to może Spotify, Deezer czy inapka? Ja używam Deezera. Natomiast wiem, że Spotify jest lepsze, tylko Deezera mam jakoś tam potworzone te playlisty, gdyby się to uprzenieć, te playlisty jeden do jeden z Deezera na Spotify, to pewno bym się przeniósł. Oczywiście płatną wersję mam, bo płatna wersja też jest fajna mimo reklam, to i tak da się słuchać gorzej niż w smartfonie, bo ta muzyka leci randomowo. No tak, to prawda i poza tym ma być też gorsza jakość tej muzyki niedługo, z tego co wiem na Spotify. Q&A jak zawsze bardzo fajne i na najwyższym poziomie, dzięki bardzo. Przemysław Jakub Suski Witam, w tej chwili miałem smartfona Motorola G3 oraz mam do przeznaczenia pieniądze około 1000zł. Zastanawiam się nad S6. Wiesz to bardzo fajna opcja jeżeli chodzi o aparat, bo to jest jeden z lepszych aparatów nadal. Nie wiem, czasami nawet niektórzy mówią, że on wyprzedza nadal S7. Więc pod względem aparatu to będzie super opcja. Jeden problem właściwie jest ta bateria. tak? Chyba, że to nie jest dla problem i masz jakiegoś powerbanka i będziesz doładowywał i tu byś się nie przejmował, to to, to faktycznie w tej cenie 1000 zł to, to jest dobra opcja. Wydaje mi się, że chyba najlepsza z tych opcji w, w tej cenie. No, a 5216 będzie dużo słabszy, ale właściwie pod zdjęciami, pod, właściwie ze względu na wszystko oprócz baterii, faktycznie. Michał G., witam właśnie do sam Aktualizacji 7.0 do S6 Edge w O2 w UK. O, spokojnie. Dobrze wie, dzięki bardzo. Jaś Damian. <laughs> Polecasz jakąś apkę do przerabiania filmów? To zależy jak, o jakie chodzi przerabianie, na przykład Filmora jest chyba fajna, z tego co wiem na smartfonach, z tego jest taka, ona się tak chyba nazywa Filmora, natomiast ta aplikacja, która jest taka najlepsza do edycji zdjęć, natomiast ona kosztuje 15 zł miesięcznie, to ona się nazywa Kinemaster, Kinemaster, ona jest rzeczywiście świetna, ale jest płatna, szkoda, że nie można kupić na przykład za 100 zł jednorazowo, tylko 15 zł miesięcznie więc to jest głupie, ale to tamta aplikacja, ten KineMaster do dołączenia filmów, efektów i tak dalej, chyba jest najlepsze, jeżeli chodzi o smartfony. <laughs> eee, Przemek. Robert, ostatnio spotykam się coraz częściej z narzekami na różne wady Galaxy S8. Moim zdaniem trochę, trzeba trochę usprawiedliwić Samsunga, ponieważ żeby pójść dwa kroki w przód, trzeba zrobić pod niektórymi aspektami jeden w tył, a fizycznie te, gabarytami telefonu. To największy przeskok. SK czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że S8 to taka wersja beta S9, która z pewnością będzie pozbawiona wad obecnego flagowca, a w innych aspektach będzie nawet jeszcze lepsza? Wiesz, co, nie zdarzyło mi się chyba jeszcze telefon, którym bym testował, który byłby idealny pod każdym względem, w sensie też, by go nie trapiły jakieś błędy, tak? Nie wiem, no w Huawei, jak wszystkich musisz. Na przykład, osoby, które się nie znają, podłączą telefon do kabelkiem do komputera i nie wykryje im telefonu, tak? dopóki nie, za, nie zaktualizują tam sterowników. Jest dużo różnych, jakichś tam rzeczy. No, nie wiem, brakuje super telefona, HDR-u -y nie mamy w automacie. Każdy telefon ma gorsze, lepsze strony tutaj nie ma się co oszukiwać. Natomiast yy, ja nie uważam, żeby S8 był jakiś tak mocno niedopracowany. Może mieć jakieś niedociągnięcia. Może ten skaner rzeczywiście zrobili tak na siłę z tyłu, skoro się nie udało go zrobić jeszcze na ekranie? No szkoda, szkoda, bo to by był rzeczywiście duży, duży szał. Ale nie uważam go, żeby był jakiś mocno niedopracowany. No ma pewne jakieś błędy, jak każdy inny sprzęt, tak. No nie ma idealnych sprzętów, tak. Wydaje mi się, że to jest dość, <laughs> nie wiem, no, moto Z, świetny design i bardzo cieniutka, fajnie to wygląda, ale bateria jest beznadziejna, tak. No, każdy, każdy, w każdym sprzęcie właściwie można było się dopaczyć czegoś, tak? Nie, nie ma telefonu, który by po prostu pod każdym względem byłby super. No, tyle. Markę, grywasz w coś aktualnie? Przy jakiej grze spędziłeś najwięcej godzin? Wiesz co, teraz obecnie nie. No, przy jakiej najwięcej wpędziłem? Ostatnim czasem to Battlefield 1 w sumie, i, i, ale to jakiś czas temu i Rainbow Six Siege, a, a teraz właściwie nie mam czasu za bardzo trochę pogrywać, ale, ale nie, no mam nadzieję, liczę na to, że już nie, żeby nie było, że narzekam na dziecko, już mam nadzieję, że niedługo się już to zmieni. E, Venus The Games, otóż, planuję kupić sobie XZ, trochę mi przeszkadza. E, kupić Sonic Xperia XZ, trochę mi e, szkoda tego XZS-a, mając na uwadze, że jest. Nowszą wersję ja kupię tą starszą, szkoda ma jeden RAM więcej, poprawiony aparat niebieski, najlepiej. no ten niebieski jest piękny, Najlepsze szkoda, że nie dostępny w Polsce. Wiem, że mógłbym S7, który ma wszystko, ale czuję, że nie sprawi mi frajdy z użytkowania jakichś Z. No i spoko, no to wiesz, no to... ja zawsze powtarzam, to że ja czy ktoś tam poleci jakieś urządzenie komuś, to i tak najważniejsze jest to, żeby osoba, która wybrała dany sprzęt, była z niego zadowolona. Tak. No nie ma nic ważniejszego. Tak, jeżeli ktoś lubi po prostu Sony, to że się nie zmienia od, od wieków nic, w, że tak powiem w nakładce pomimo zmiany systemu, a nie zmienia się wizualnie. To co w tym złego? No jeżeli ktoś to lubi, no to, to super, tak? No, to jest najważniejsze, żeby osoba, która wybiera telefon, powiedziała nawet po tym tygodniu, dwóch czy, czy miesiącu użytkowania Hej, słuchaj, jestem zadowolony ze swojego wyboru i to jest najważniejsze. A to, że to nie jest najlepszy telefon i w tej cenie można było dorwać coś lepszego? Trudno, trudno. Ja jestem zadowolony. Xardez mm... Cześć, umiesz pisać bezzrokowo i jak nie, czy chciałbyś się nauczyć? Jeżeli chodzi o klawiaturę, potrafię czasami bezzrokować, ale bezzrokowo w sensie, że, że nie patrzę na klawiaturę, tylko na to, co jest na ekranie, albo nawet coś tam innego robię, ale, ale zdarzają się błędy, więc i tak trzeba to poprawiać. Na smartfonie raczej nie. Umiałem, jak były klawiatury T9 na, na telefonach takich typowych, starych, z, z fizyczną klawiaturą. Przy smartfonach raczej nie, bo tu ciężko jednak ocenić, czy, czy klikam dobrze, czy też nie. Ale na klawiaturze takie zwykłe, jestem w stanie tam trochę napisać tak z, z pamięci nie patrząc, ale mówię, no zdarzają się błędy, więc trzeba to poprawić. Ale często jest tak, że, że jest w porządku, więc nie narzekam. Nie, nie jest to jakiś tam profesjonalny poziom, ale, ale nie narzekam, uda mi się odpisać tam, nie, wiem, jakieś tam dwa, czy zdania. Że... Tak nie patrząc, więc wydaje mi się, że to jest. Ale to jest kwestia wy, wyrobienia jakby nawyku, wydaje mi się. <laughs> I Xantus Xantus na koniec chyba. No cześć, dzięki za moda. A nie, jeszcze jak Kordanciski Robert podałbyś mi tytuł tej muzyki z intro, ale to chyba nie. Muszę włączyć Premiere Pro, żeby, żeby podejrzeć, że tak powiem. Kto się tu załaduje, sobie to zamkniemy. Mm, nie, nie, ja mogę podać jaka to jest muzyka, to nie jest problem. E, piszę właśnie z P10 Lite niebieskiego, jest super, Erekin i super, że zadowolony. Roba Tomasz XYZ, Robert, widziałeś, że nie, Antfant też założył grupę, niby każdy może. To zrobić, ale dla mnie to takie odgapianie, bo zobaczył, że nam wyszło, to też sobie założył. I jeszcze ten regulamin, gdzie pisze, że cytuję, a ten jest ponad regulaminem. Oh, ciekawe. E, jak dla mnie trochę to słabe. A wiesz co, staram się nie oceniać kolegów z branży, bo, bo już kiedyś oceniłem jednego kolegę i mi się później oberwało, więc wolę już tego nie robić. Natomiast jeżeli chodzi o grupę, no każdy może sobie założyć. No, nie, nie uważam. No i wiesz, tak samo mogą ludzie powiedzieć, że ja zgapiłem. Ja zgapiłem. Czekaj, ja tu mam. Że ja zgapiłem na przykład od. Nie tu, nie tu, tu. Że ja zgapiłem od tego, od klawitera. No, każdy może mi tak powiedzieć. Już ci mówię, jaki to jest utwór, bo wystarczy, że kliknę sobie tu, 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 tu. Tu jest tytuł. Martin Wejda. Hunt, Martin Vaida Tak to się nazywa dokładnie. Tu. Mam nadzieję, że to widać. Czekajcie, sprawdzę, czy to widać. Nie, nie widać, bo tutaj ja, ja przykrywam. O, tu, teraz widać. To się, tu jest tytulik. Tak. Więc e, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o o ten e, utwór muzyczny. To było 220 Dziękuję bardzo. Audio oczywiście MP3 było. Mam nadzieję, że ktoś tam skorzystał. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć. Do, do, do zobaczenia za dwa tygodnie, tak jak mówię. test.